początku była, tak i minie, i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Alleluja. Rozpoczniesz Twe panowanie.
Któremu
wkrótce będą słuchać mego głosu i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Alleluja, alleluja. Czytanie starszych, którzy są wśród was, proszę ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy cię mierzą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Alleluja, 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 alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Oto rządca wierny i roztropny, którego Pan ustawił nad swoją służbą, żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie. Alleluja, alleluja. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego. Lecz się uwielbiasz nim w pokorę.
oto rządca wierny i roztropny, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie. Alleluja! Alleluja! Chrystus został ustanowiony największym kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania. Zachowaj lud swój, o nasz Panie. Zachowaj lud swój, o nasz Panie. Spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze lubić ich świętością. Panie, Ty odpuszczałaś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie. Przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół. Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha. Napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swojego ludu. Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy. Spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony, nie pozostał z dala od Ciebie. Zachowaj lud swój, o Panie. Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom życie wieczne. Aby nikt ich nie wyrwał z Twojej ręki, wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie. Zachowaj lud swój, o Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i opuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże światło, pasterzu wierny, Ty postawiłeś świętego Rafała na czele swojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. To nie będą dzieci. Święty Rafale, patronie dnia, Święty Rafale, patronie dnia, módl się, za nami. Święty Rafale, patronie dnia, Święty Rafale, patronie dnia.
Święty Rafale, patron ich dnia. Święty Rafale, patron ich dnia. Módl się, módl się, módl się stale.